Dzień dobry Państwu, znajdujemy się w ogrodnictwie Florin w Siemianicach. W ogrodnictwie tym uprawą kwiatów rabatowych, balkonowych, ogrodowych. Wczesną wiosną posiadamy w sprzedaży też bratki, niezapominajki, prymule, a na jesień kończymy sezon uprawą chryzantem. Chciałem kilka słów powiedzieć na temat doboru roślin na balkon lub na dwór. Najważniejszym argumentem, który trzeba wziąć pod uwagę dobierając rośliny, jest to miejsce, jakie mamy w ogrodzie, ponieważ jest to bardzo ważne. Musimy szczególną uwagę zwrócić na to, czy jest to miejsce nasłonecznione, czy jest to miejsce cieniste, wieczne, niewieczne, bo to ma bardzo wielki wpływ na dobór tych roślin, gdyż nie wszystkie rośliny nadają się na wszystkie miejsca. Niektóre rośliny, takie jak begonia, jak niecierpek, jak fuksja, wymagają stanowiska cienistego lub półcienistego, a na przykład takie jak pelargonia, czy surfinia, czy lobelia, czy dalia wymagają stanowiska słonecznego i to jest bardzo ważne, żeby to wziąć pod uwagę, dobierając rośliny, gdyż w przeciwnym razie nie będzie to rosło tak, jak potrzeba. Drugą bardzo ważną rzeczą jest niezalewanie tych roślin. Ludzie często robią ten błąd, że podlewają na zaś, na później, a tego nie powinno się robić, ponieważ wtedy bardzo szybko system korzeniowy ulega zalaniu, roślina gnije, więdnie i jest już do niczego. Należy podlewać umiarkowanie, wtedy kiedy jest taka potrzeba, kiedy widać, że roślina ma sucho. Oczywiście od czasu do czasu trzeba tą roślinę też zasilić przynajmniej raz lub dwa razy w tygodniu jakimś nawozem, jakimkolwiek tam macie do roślin balkonowo-rabatowych. Chciałbym też kilka słów powiedzieć na temat tego, jak sadzić prawidłowo rośliny z doniczek, które zakupujecie, do doniczek takich swoich balkonowych. Najważniejszą rzeczą jest to, żeby po prostu wsadzić tą roślinę tak, aby nie rozwalić jej systemu korzeniowego, czyli wyjąć delikatnie tą swoją roślinę z tej docelowej doniczki, tak aby cała bryła korzeniowa została nam w ręku i wtedy delikatnie wsadzamy ją do swojej doniczki. Dobra. Demonstruję teraz, jak prawidłowo powinno wyglądać sadzenie rośliny do swojej skrzynki balkonowej, tak aby nie uszkodzić tej bryły korzeniowej. Więc wyjmujemy delikatnie roślinę ze swojej doniczki. Proszę zobaczyć, bryła korzeniowa jest cała i delikatnie, oczywiście tutaj powinna być ziemia, nasypujemy ziemi, wsadzamy doniczkę, roślinę z tą naszą roślinę tutaj do tej doniczki docelowej, obsypujemy ziemią, nie za głęboko tą roślinę wsadzamy, roślina musi być na równo z tą naszą doniczką, nie może być głęboko, nie możemy jej przysypać, nie możemy jej zasypać tego środka, tego serca, gdyż wtedy roślina będzie gniła. Oczywiście po posadzeniu należy podlać. I jeszcze jedna sprawa, o podlewaniu. Roślinę należy podlewać z rana, aby do wieczora była sucha. Na noc nie można tego robić, ponieważ wtedy, jeżeli zostawimy ją mokrą, a przyjdzie chłodna noc, często powoduje to wtedy, że pojawiają się po prostu choroby grzybowe, jakaś szara pleśń, coś zaczyna zagniwać, roślina choruje. Roślinę należy podlewać z rana, umiarkowanie, żeby do wieczora miała. Oczywiście, jeżeli jest bardzo wysoka temperatura, no to trzeba tą roślinę nawet i dwa razy dziennie podlać, w zależności jeszcze od tego, jaka jest to roślina, bo tak jak mówiłem, niektóre potrzebują dużo więcej wody od innych, tak? I to by były najważniejsze kwestie co do sadzenia roślin. Następną ważną rzeczą jest zasilanie tych roślin. Jeżeli już je posadzimy do swojej skrzynki docelowej, oprócz wody oczywiście rośliny potrzebują dokarmiania. To dokarmianie nie może być jakieś przesadzone, nie może być tego za dużo. Wystarczy raz lub dwa razy w tygodniu dokarmić te rośliny jakimś nawozem, takim do roślin rabatowo-balkonowych. Ważne, aby miały
pod te podstawowe składniki, ten nawóz, żeby miał azot, fosfor, potas i mikroelementy. I takim nawozem najlepiej nawóz, żeby był rozpuszczalny w wodzie i tym, żeby podlewać te rośliny, ale tak powiedziałem, nie przesadzać, musi być to wszystko umiarkowane. Jeżeli rośliny tego nie będą miały, no to oczywiście też one będą rosły, ale już nie tak ładnie, nie tak efektywnie, nie tak szybko jak z tym nawozem. Gdy występują obfite deszcze, bo tak u nas się też zdarza, szczególnie w lipcu, należy kontynuować nawożenie tych roślin dalej tym nawozem, mimo wszystko, iż mają tej wody, ponieważ ten deszcz wypłukuje te wszystkie mikroelementy z tej ziemi i rośliny w pewnym momencie mogą zacząć blednąć z powodu braku tych mikroelementów. Także zasilamy rośliny przez cały okres uprawy, aż do samego końca. Jak widzicie Państwo, tutaj jest jeszcze niewiele kolorów, gdyż materiał ten nagrywamy dużo wcześniej przed majówką, jest to 20 kwiecień, więc jest to jeszcze czas. Te rośliny na razie jeszcze muszą dorosnąć, dokwitnąć. Tak naprawdę rośliny bezpiecznie sadzi się koło 15 maja po zimnych ogrodnikach i zimnej zośce. Można sadzić oczywiście wcześniej, natomiast trzeba uważać na zimne noce, na przymrozki, ponieważ u nas w naszym klimacie, szczególnie tutaj na Pomorzu, do 15 maja często i gęsto zdarza się tak, że występują te przymrozki, ludzie kupują kwiaty, a później muszą niestety je wymieniać, bo zmarzną w nocy. Należy wziąć to pod uwagę i albo chować je do tego 15 maja gdzieś tam do jakiegoś pomieszczenia na noc, albo czymkolwiek przykryć, jakkolwiek zabezpieczyć. Chciałem też powiedzieć, że dobierając rośliny do naszych skrzynek, trzeba zwrócić uwagę na to, żeby je dobrać tak, żeby były wszystkie rośliny w danej skrzynce na jedno stanowisko. Na przykład jeżeli mamy stanowisko słoneczne, musimy dobrać takie rośliny, żeby one wszystkie były na stanowisko słoneczne. Nie mieszajmy roślin cieniolubnych z tymi, które rosną dobrze w słońcu, bo to po prostu nie zda egzaminu. Jeżeli chcemy coś na cień, to posadźmy sobie jakąś begonię, do tego jakiegoś liścia, jakiś ozdobnik, cokolwiek takiego, a nie sadźmy to na przykład z pelargonią, bo nie dość, że to będzie wyglądało niezbyt efektownie, no to jeszcze nie zda swojego egzaminu. Serdecznie zapraszamy wszystkich klientów na zakupy do naszego ogrodnictwa. Oferujemy szeroki wachlarz roślin na każde stanowisko, a każdy coś znajdzie dla siebie dobrego. Jesteśmy czynni od 9 do 19, niedziele majowe, także mamy czynne od 10 do 14. Zapraszam, na pewno doradzimy i spełnimy Wasze oczekiwania.